Witam Państwa, z tej strony Srebrne Prowokacje. Dzisiaj krótki materiał na temat monety bulionowej, jaką jest Brytania. Trafiło do mnie ostatnie zamówienie z kilkoma monetami właśnie tego typu i postanowiłem, że zrobię Wam krótką informację na temat, jak ta moneta zmieniła się w stosunku do monety z zeszłego roku, jakie zabezpieczenia właśnie dodała mennica Royal Mint. Zapraszam Państwa na odcinek. Szanowni Państwo, na początku krótko przypominam, jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne materiały, teraz możecie kliknąć subskrypcję, kliknąć dzwoneczek, będziecie na bieżąco powiadomieni o kolejnych materiałach. Słuchajcie, zamówienie realizowałem na Szlachetnych Inwestycjach, zgodnie z zasadą, że najlepszą monetą bulionową jest ta, która jest w danym momencie najtańsza. Mówię oczywiście o monetach bulionowych z grona 5-6 monet najbardziej rozpoznawalnych. Mam tutaj na myśli właśnie Brytanię, liść klonowy, Krugeranda, australijskiego kangura, orła. Najpopularniejsze monety bulionowe. Akurat Brytania była najtańsza, więc zdecydowałem, że wezmę Brytanię. Kilka uwag najpierw ogólnych. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jak kupujecie monety bulionowe, w monety bulionowe oryginalnie przez producenta pakowane są właśnie w takie oto tuby. Monety te układane są w tej tubie jedna na drugiej i w przypadku Brytanii możecie być pewni na 100%, że w momencie, gdy tą monetę dostaniecie, to ona będzie miejscowo zarysowana. To po prostu wynika bezpośrednio z tego, że monety układane jedna na drugiej tutaj stykają się reliefem i mamy zarysowania. Dobra, ale wracając do tego, co chciałem Wam pokazać, w jaki sposób ta moneta tutaj się zmieniła. Znaczy, zacznijmy od tego, że moneta mi się podoba. Jest ładna, tutaj mamy wizerunek królowej, tak? Częściowo połyskujący. Tło jest grawerowane laserowo i to jest jedno z zabezpieczeń, które zostało przez mennicę tutaj dołożone. Przewrócimy sobie na rewers i tutaj tych zabezpieczeń jest już troszeczkę więcej. Pierwsza kwestia to jest właśnie również tło, które jest grawerowane laserowo. Tutaj widzicie takie fale. Druga kwestia, tutaj mamy znak. Ja postaram się Wam tutaj zrobić zbliżenie. Generalnie jak się przyjrzymy, to w zależności od kąta padania światła ten znak zmienia się, albo mamy tam kłódkę, albo mamy tam trójząb. Generalnie mamy tutaj wizerunek Brytanii z trójzębem i z tarczą. Tarcza ta również jest formą zabezpieczenia. Mamy linie ponacinane pod różnymi kątami, co powoduje, że w zależności od tego, z której strony na tą monetę patrzymy, no różnie nam się to układa. Sam wizerunek Brytanii jest błyszczący. Widzicie, trudno to pokazać w takim oświetleniu, jak ja mam. No, zobaczcie, tak to może pokażę. Fajnie się to prezentuje. I jeszcze jest jedno zabezpieczenie. Tutaj mamy obok głowy kobiety. Tutaj jest mały napis. Jeżeli chodzi o samą monetę, rand monety, zobaczcie, ząbkowany. Ostrość złapiemy sobie. Tak, rand monety ząbkowany. No i waga standardowo 1 uncja, czyli 31,1 gramów srebra. Dobra, tak ta moneta się prezentuje. Mam wcześniejsze monety Brytanii z 2019 roku. Monety te były strasznie podatne na milk spoty. Wszystkie moje monety miały, czy mają, białe plamy. Dajcie mi znać, czy ktoś z Was ma te Brytanie kupowane troszeczkę wcześniej, czy w tym roku, czy pod koniec jeszcze zeszłego, jak one wyglądają, dajmy na to po pół roku. Czy też łapią białe plamy, czy może są troszeczkę bardziej odporne w stosunku do tych monet poprzednich, czy producent coś zmienił w technologii produkcji tych monet. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję dzisiaj za ten krótki materiał. Pamiętajcie o subskrypcji, piszcie w komentarzu, czy macie milk spoty na swoich monetach i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć.